wiecznie trwającym. Wszystko spieszące przeminie w czas, tylko święca, uświęca nas. Wychodzę za mąż. Już masz męża. Lubię się. No właściwie to nie masz. Mamo! Ile razy można ci mówić? No, co robisz? Słodzę. Wysikaj. To ty się wysikaj! Masz tu na nową kieckę, bo wyglądasz jak dziad z kościoła. Dziękuję. My wciąż spieszący, lecz czasu krok, tylko maleńką chwilką. Ale ja nie mam wydać. Nie szkodzi. Dziękuję. Proszę, ale... Ale?
ale chciałbym, żeby coś dla mnie zrobiła. Żebyś towarzyszyła mi przy obiedzie. Najważniejsze, a propos, to jedzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jak ci się tu podoba? Pięknie. No to jest moje ulubione miejsce. Cisza, spokój kameralnie. Jesteś za dobra, żeby grać na ulicy. Daj spokój, przecież gram amatorsko. Zbierasz na studia? Nie, już skończyłam. Muzykologię. Moja mama jest chora. Zbieram na wyjazd. Dobrze jej zrobi. To bardzo dobry uczynek. Wiesz, niektóre dziewczyny zbierają na sukienkę i na wyjazd z facetem. Według mnie kobieta nigdy nie powinna sama za siebie płacić. Ja zawsze płacę sama za siebie. Przepraszam. Oczywiście. Halo? No, widzę, że dalej nie kupiłeś sobie nowej sukienki. Nie pasujesz tutaj. Przepraszam. Od razu przepraszam, że żyję. A potem będzie dziękować. Słuchaj, ten koleś przy barze płaci 1000 za jedną noc. No co się gapisz jak ciele? Zasuwaj do niego. No już. Co się tutaj dzieje? Nic. Prawdziwa cielęcina. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Nie wiem. Wiesz co, wariatów nie brakuje na świecie. Chodźmy stąd. Proszę. Dziękuję. Nie, to... Ja dziękuję. Nie mogę cię zaprosić do siebie. Wiesz, mama... Nie no. Oczywiście. Do jutra. Mąż czeka już na ciebie cały dzień. Pani Olu, nie przesadzajmy. Poza tym z panią czas płynie szybko. Mamo, masz cukrzycę. Ty zawsze mnie coś mawiać, oddaj! Mamo! Widzisz, co ona ze mną robi? Przepraszam, nie wiedziałem. Nie szkodzi, nie mogłeś wiedzieć. Przyszedłem zaprosić cię na imprezę. Nie mogę. No idź z mężem, nie możesz go zostawiać samego. Mamo, on nie jest moim mężem. To możemy zmienić. To jak? Pójdziesz za mną? Bardzo cię proszę. Ale ja nie mam co na siebie włożyć. Proszę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Dziękuję. Jest śliczna, naprawdę. Czyli pójdziesz? Pójdziesz. No. Daję na tacę tylko tobie. Zarobiłaś. Nieźle się pieprzysz. Jak na dziewicę.
Cnoty już nie odzyskasz, ale nad talentem pracuj. Spokojnie. Marta, nic się nie stało. Nic się nie stało. Weź te pieniądze. Chciałaś pojechać z mamą na wakacje. Ja się brzydzę nimi. Grzegorz, przepraszam, ja się kupiłam, więc nie pamiętam, Nie masz za co mnie przepraszać, Marta. Ale wybaczysz mi. Wybacz mi. Nie mam czego. Kocham cię. Naprawdę nic się nie stało. Wciąż spieszący, lecz czasu krok tylko maleńką chwilką we wiecznie trwającym. Wszystko spieszące przeminie w czas, tylko trwający uświęca nas. My wciąż spieszący, lecz czas... Chcesz tu siedzieć, aż ci tyłek zdrętwieje? Marta, naprawdę nie chcesz zarabiać więcej? Jak dama na salonach, a nie żul na ulicy? My wciąż spieszący... Nie musisz się bzykać z klientami. Masz ich po prostu zabawiać. Tak jak tutaj, tylko tutaj jesteś na ulicy. Nie mogę. Wolę zdechnąć z głodu, niż zostać kurwą, rozumiesz? To mój lokal. Dostaniesz drinka, trochę wody z sokiem. Masz namawiać klientów na to, żeby stawiali ci drinki. Dostaniesz z tego procent. Nie! Kurwa, mało ci? Dostałaś kilka tysięcy za jeden numer. Ile zarobisz na tym brzdękaniu? Masz być o 18. Tu robi? Mamo. Wylocha! No spokojnie, to ja Marta. Słodziejka! Mamo, one są dla ciebie, uspokój się. Wylocha, bo zawołam córkę! Cicho, uspokój się. Halo? Tak? Chcesz zrobić ze mną seks? Lubię. Zostaw! Zostaw to, rozumiesz? Jestem już wyprowadzona.
I słuchaj, wiem już, kogo wybrałeś. Tu są wspaniałe dziewczynki. O, to jest... Ci najbardziej podoba. Tam się najbardziej podoba. No, ma coś w sobie. Ale ja widzę, że ona ma bardzo dużo klientów. Ja za 400 zrobię ci. A za to? No, będę się musiała zastanowić. Płacę podwójnie. To może potrójnie. Nie zawsze. Na kolana! Świnio! Jo! Jo! Ale! Pizdy! Głośniej! Pizdy! Nie wiesz! Jo! Pizdy! Głośniej! Pizdy! Daję! Dobra, dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A dla pana to samo? Nie. Ja po prostu ja jestem. Tak? Pierdolę w dupę. O, to... To może któraś z koleżanek. Bo ty go zabiję! Zostaw ją! Do widzenia. Czekaj. Ja jestem. Zostawiłabyś coś dla nas, co? No to bierzcie. To właśnie ta. Ale widzę, super. Że ona zauważyła. Pani Marto? O! Jezu. A, ja widziałam, że panowie na mnie zerkali. Urodziny, wszystkiego najlepszego. Pani Marto. Tak. Proszę, żeby dzisiaj poczuł się mężczyzną. Oj, ma pan to jak pan. Cieszę się bardzo. To co lubisz? Co? Wszystko. Pasek też. Ma pasek? Pokaż pasek. Chodź, dawaj ten pasek. Przepraszamy. Byłam na imprezie. Widzę. Mamo, nie wszystko na raz. Ty chcesz mnie zagłodzić na śmierć! Gówno mnie to wszystko obchodzi! Genere criterium. Mamo? Mamo, co ci jest? Mamo? Mamo? Mamo, słyszysz mnie? Mamo? Mamo? Mamo, mamusiu, co ci jest? Mamo? 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 Mamo! Mamo! Mamo, ratunku! Mamo! 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 Nawet nie wiesz, jak bardzo ci współczuję. Odejdź. Marta, daj mi jeszcze jedną szansę, proszę cię.
Marta, proszę cię, wróć. Marta, proszę cię. Ja nie znam innego życia. Moja matka była dziwką, ojciec Alfonso. Proszę cię. My wciąż spieszący, lecz czasu krok tylko maleńką chwilką we wiecznie trwającym. To, co spieszące, przeminie w czas, tylko trwające uświęca nas. Uświęca nas.